Agnieszka Kaczorowska długo próbowała to ukryć, ale prawda wyszła na jaw. Płacze z bezsilności. Agnieszka Kaczorowska, 30 litrów, wydaje się mieć idealne życie, a przynajmniej na to wskazują jej media społecznościowe. Po jej kontrowersyjnej wypowiedzi dotyczącej mody na brzydotę, wiele osób jednak postrzega to, co aktorka wrzuca do sieci, jako pewnego rodzaju kreację. Teraz maska opadła. Kaczorowska długo próbowała to ukryć, ale prawda wyszła na jaw. Agnieszka Kaczorowska, znana szerszej publice jako Bożenka z Klanu, zderzyła się z falą krytyki, kiedy wygłosiła słynny już wywód dotyczący rzekomej mody na brzydotę. Aktorka stwierdziła, że coraz więcej celebrytek na siłę chce pokazać, jakie są zwyczajne, sugerując tym samym, że lepiej zakłamywać rzeczywistość i pokazywać wyidealizowane życie w mediach społecznościowych. Wokół tancerki powstały wówczas dwa obozy, tych, którzy się z nią zgodzili, a także tych, którzy uważali, że jej słowa są bardzo szkodliwe. Wiele osób od tamtej chwili postrzega to, co Kaczorowska wrzuca do sieci, jako swego rodzaju kreację. Tym razem jednak maska opadła. Życie aktorki nie jest bowiem idealne, co sama przyznała, choć długo próbowała to ukryć. Co się stało? Agnieszka Kaczorowska długo próbowała to ukryć, ale prawda wyszła na jaw. Płacze z bezsilności. Można uznać, że Agnieszka Kaczorowska długo próbowała to ukryć, za fasadą pięknych zdjęć i opisów publikowanych na Instagramie, ale prawda w końcu wyszła na jaw. Aktorka sama postanowiła ją wyznać w ostatniej rozmowie z party.pl, gdzie przyznała, że jej życie prywatne czy macierzyństwo wcale nie jest idealne, jak niektórzy mogą sądzić. Ja też czasem płaczę z bezsilności. Ja też mam takie dni. Też jestem człowiekiem, powiedziała Agnieszka Kaczorowska. Myślnik. Równolegle z tym, co jest przytłaczające i trudne, płynie tyle wspaniałości z bycia rodzicem i tyle można z tego czerpać dla siebie, że szkoda by było, żeby niektórzy tylko i wyłącznie ze strachu, bo znają jedną część tego wszystkiego, rezygnowali z tego, co mogliby mieć piękne, dodała po chwili. Myślicie, że teraz ludzie przychylniej spojrzą na aktorkę? Dajcie znać, co o niej myślicie, głosując w naszej sondzie.